Przywitajcie Monikę. Hi. Dzisiaj robimy tak, test wody, kupiłem kilkanaście butelek wody, takiej zwykłej, niegazowanej. Kupiłem Monice ostatnio tą wodę Fiji i ona mówi, że nie ma lepszej. Ale to Fiji kosztuje 10 zł taką malutką buteleczkę, nie? I trzeba rozwiać te wątpliwości. Z tobą wczoraj się widziałem, jaki to jest odklejony człowiek, ja to co się... Nie, no bo to jest hotel Roberta De Niro chyba. Tam jest ta restauracja też Nobu, taka z sushi. I co tam Seba odpierdala wodę na stół? Wiesz, tam ludzie obok nas siedzą w garniturach. Za nami siedziała też jakaś para i tak patrzy na siebie i mówi: nie, my nie damy rady, wychodzimy, nie? I normalnie ludzie, którzy obok nas siedzieli, bo mieliśmy taki stolik okrągły, 8 osób. Ludzie, co obok nas siedzieli, normalnie wychodzili z tej restauracji, bo nie mogli wytrzymać tego darcia mordy i bluźnierstw i tak dalej. Wstyd jak s*** ogólnie. I ja tylko tam trzeźwy. Monika też przyjechała trzeźwa, ale potem się trochę napiła, to już jej to tak bardzo nie przeszkadzało. I w pewnym momencie podchodzi do nas kelnerka. Ona zaraz wezwie ochronę i żeby Sebastiana stąd wy***, nie? Ale na szczęście obeszło się bez tego, bo już kończyliśmy, bez ochrony, bo już kończyliśmy jeść. Podszedł do nas później kelner, powiedział, że absolutnie tutaj nie można rzucać jedzeniem, bo Seba kto jedzeniem, rozumiesz to? W restauracji sushi, gdzie za kawałeczek sushi płacisz chyba 20 zł, za jeden taki kawałeczek. Rachunek zrobiliśmy 2700 zł, na 8 osób, masakra. Ten kelner powiedział, że to jest niezgodne z jakimiś regułami u nich, że to jest bardzo nieszanowanie jedzenia, masakra. Sebastiana miałem taki łeb, taki wielki łeb miałem, już nie chciałem potem z nim iść do żadnego niuansa ani nic, przyjechałem sobie do domu, obejrzałem sobie film, poszedłem spać elegancko. Masakra. Nie, Seba się nie wprowadza, na pewno Seba tutaj się nie wprowadza. Tak, będzie Monika, później robimy malowanie włosów, bo mam siwe włosy i malujemy na czarno łeb. Następna sprawa, dobra, i później, znaczy nie później, najpierw co będziemy robić, to zrobimy dzisiaj burgery, czyli od początku bułeczki. Najpierw robimy tą taką żelkę, 20 gram mąki. I teraz to podgrzewamy, aż się zrobi taki żelek. Nie ma szans, że to tak zgęstnieje. Dobrze to z tego przepisu? Mąka, woda i mleko. I co, to takie coś ma się zrobić? Dobra, nie przesadzam. Niech będzie jak jest. O, patrz, zaczyna się robić. Czekaj, na chwilę zdajemy. Wyjdzie panowie. I to chyba już, nie? Zobaczcie. Takie miało wyjść. Pierwszy raz coś zrobiłem dobrze. Teraz ciasto robimy. To 20 gramów. Cała paczka tych drożdży. I to trzeba odstawić. I co, z takiego czegoś ma wyjść tyle ciasta? Dobra, niech sobie zaczną tutaj pracować. W ogóle próbowaliście tego prima? Ja sobie kupiłem jednego. Kosztował 35 zł. I był taki chujowy trochę. Nie smakował mi, ale na siłownię lałem sobie wodę tutaj z tego, z kranu. I chodziłem sobie na siłownię, żeby wszyscy widzieli, że piję prima. O, i mam wózek z tego, z Carrefoura również. Taki telewizorek kupiłem. I mówiliście, że nie dam rady zamontować telewizora. Sam wywierciłem otwory i się trzyma. Czemu wózek zajebałeś? No chuj, ich dużo, to jak jeden wezmę, to nic nie szkodzi. No bo zobacz, ja mam tam od razu Carrefoura. I sobie jeżdżę tym wózkiem z Carrefoura do mieszkania po prostu. Dobra, nie wiem, chyba coś się zrobiło. Oj. Raz. A, tylko jak ja to wymiksuję, nie mam miksera. Dobra, rozgniotę to w rękach, bo mam ciepłe ręce, to akurat się będzie dobrze. Dużo tego wychodzi. Dokładnie, stolica Ekwadoru to manieczki. Dobra, trochę więcej mąki jednak trzeba. Tylko mleko zimne, ale to nie ma znaczenia. Kurwa, to? Tego nie dodałem. Czemu nikt nie przypomniał? Klasyka. Czy dać trochę... Nie, dodam trochę mąki. Bo nie może być takie klejące. To. Zmieniłem przepis. Poleciało mi do buta. No już nie dodaję więcej mąki, trudno, niech takie rośnie. Tu jest kurwa cieplej. Dobra, zdejmuję to i robimy ten test wody. Dobra, robimy ten test wody. Tylko to muszę Monikę dowołać. Monika! Porządny test ma być, a nie. A kranówę też mam. Specjalnie dałem kranówę do lodówki, bo te wody są wszystkie z lodówki. Zaraz będzie wodzianka. Jest Kinga Pienińska, jest Żywiec Zdrój, Moniki ulubiona woda, Evian to moja ulubiona, jest ta czarna, ale tą czarną to spróbuję na koniec. Woda źródlana Carrefour, marki Carrefour, Fiji, tutaj na łęczowianka trochę upita, tu jest ta Alkalia, też droga, nie wiem dlaczego ona jest taka droga, Jurajska Sport, Kids and Junior, Ostromecko, Rodowita z Roztocza, niegazowana i Cisowianka, niegazowana. Przywitajcie Monikę. Hi. Ulala. Dobra, idę sobie zapalić, masz słuchawki, bo może coś będą do ciebie mówili. I zostawiam. Tak i tak nie czytam za bardzo po polsku, więc...
U Moniczka wreszcie masz, mogę zacząć z wal... Nie, już czekam 2 h z gołym k***iem. Dobra, musisz napisać na tym. No to nie patrz. No nie patrz, idę sobie zapalić. Bye. Czekaj. Chciałaś to powiedzieć do ciebie? Nie słyszę cię. A, no dobra. To rób to. Marker. Ile tego nalać? Tak jeden łek? Nie no, więcej, żebym musiał... Kup! Co? A. O, ktoś mi mówił, że wygląda jak Kasia Warnke, w baru ostatnio byłam. Monisia, ładne usteczka, co one potrafią, chyba że muś nie narzekał, chuchu Moniczka. Sorry, I don't understand. Może naleję jedną kropelkę wódki do jednej, zobaczymy czy będzie mógł rozpoznać niż trochę. KZ that your lips are very good and Simon no is probably no not complaining about them. Cześć Monika. W końcu wiadomo, kto trzyma Szymka za jaja. Oby tak dalej, bo chłopak potrzebuje krótkiej smyczy, ale no jest z niego dobry chłop. Do you love ten dana na lene ma to szyk? As leanin kto analar range, you understand? Do I what? I understand, but it doesn't read it in English, it reads it in Polish, so I don't understand what you're... Mówię po polsku! Monika, opowiedz nam coś o obrzezańcu u Szymola. Jak to jest mieć go... Wolno mi to idzie, sorry. Monika, are you a virgin? Simon, yes, did it you for the first time. First time you understand, first s***. Ja pierdolę. Dobra. Co nic w głowie nie ma? Oh my god. Koncentruję się teraz. Lanie wody, bo zaraz to spieprzy wszystko. Muszę czytać i... Zapomniałam 4, widzieliście przez was. Distraktujecie mnie. To jest akurat najgorsze, ja bym powiedziała. Tak, Szymon ma bardzo małego. Nie, nie, ja bym nie wiedziała, poczekamy aż do wesela. I co to ma być? Ta dzieci woda? Dobra. Witam Monia, jak jestem przystojny, ale mam 165 cm wzrostu, to miałbym u ciebie szansę? Wiesz co, akurat bel, nie bel, wiem bel, ile to bel, jest, bel, bo bel, ja znam 5862, takie numerki. A jaskę te about his cock without skin, in Poland we call it obrzezaniec. On ma 5'5? To bardzo mało. Skąd ona się wzięła? Nie, mieszkam tutaj. Dobra, Szymon, gdzie jesteś? Czemu wyzywaliście Monika? No co? Nie, no właśnie, zobaczcie, jak to wygląda. Odstawiałam tutaj wszystko. Szymek, Monia nam powiedziała, że dopłaciła ekstra 10 tysięcy, aby w tym implancie, co ci wszczepili, był też im advisor do twojego naganiacza. Podobno ona ma tylko pilota i jak wyjechała, to twój sprzęt był w trybie off i nie działał do jej powrotu. Żebyś wiedział. Dobra, próbujemy numer 1. Pali mi wbijem, nie? Monika, czy ty masz wet p*** on Simon fot ja ulikę, a stópki Monia? Dobra, spokojnie. Ona totalnie nic w głowie nie ma. Typowa głupia blondyna. Dobra, próbujemy pierwszy. Zastanów się, zrobię to tak, że ustawię od najlepszej do najgorszej. Bo nie będę oceniał jakoś numerkami. 8 na 10 czy 9 na 10, bo się popa***le, bo za dużo tego jest. Dobra, próbuję numer 1. Pachnie jak nic. Smakuje trochę jak z kranu. Nie wiem, czy to może być kranowa. Dobra, na razie zostawiam. Numer 2. Ale arbus schudłaś o To nie jest arbus, ja pierd***. Przecież arbus by był 3 razy większy. To ma taki jakby trochę kwiatowy? Ta trzecia? I taki tępy ma smak. Zostaje na języku jakoś tak dziwnie. Nie polubiłem tej trójki. Jest 3-2-1 na razie. Dobra, numer 4. Ta jakaś trochę taka, jakby miała dużo minerałów, ale trochę kwaśna jest. Daję ją na ostatnio, bo nie lubię takich kwaśnych wód. Chyba mam prośbę. Powiedz. Jaki k***lasik? Ja powiedz? No. Proszę. Jaki wtedy k***lasik? Dobra, numer 5 teraz. Nie mam takiego głosu. O, ta mi pasuje. Lekko przepływa przez gardełko, prawie jak żołądkowa gorzka miętowa. No, ta mi najbardziej pasuje. Czyli numer teraz jest 5, 3, 2, 1, 4. Teraz 6. Na pewno lepsza niż ta kwaśna. Ale nie wiem, czy nie jest lepsza niż ta dwójka. Jest lepsza niż dwójka. A niż trójka? Nie jest lepsza niż trójka nawet. Dobra, 6 na pozycję numer 2 się wspięła. Teraz 7. O fu! 7 smakuje jak k***a z jakiejś studni. Obrzydliwa, na ostatnie miejsce. Chcesz spróbować? Wodę na przepłukanie pomiędzy testami, no k***a wodę cały czas. Niedobre, nie? Dobra, teraz numer 8. Cześć Szymuś, czy ta blondyna to z twojego projektu OnlyFans, co kiedyś mówiłeś? Czy stała dupa? Nie, to normalna dupa. Stara. Zapalę i wbijem, nie? Co, jesteś stara? Kiedy test wody? Czemu? Że ma 25 lat dopiero. Test wody nie będzie.
Ucełka jest z wentylatora. Mogliśmy wziąć tą wodę z klimatyzacji jeszcze. Ale to mógłbym się otruć. Chyba tak. Nie wiem, ta jest taka neutralna, daje pośrodek, pomiędzy dwójka a jedynka. Oby tak dalej. Monia fajna dziewczyna jest. Monia faja jesteś dziewczyna. No. Numer 9. Nie możesz tutaj tego palić, bo zaburzasz mi moje kubki smakowe. Właśnie tak poczułem, mówię, co to jakieś owoce leśne w tej? No i już zepsułam wszystko. Klasik, wszystko zepsuła dziewczyna. No co? Na drugie miejsce, ale spróbuję tej szóstki jeszcze. I Simonki, Katarzyna, Kasia a się tak jak w filmach, czy to udawane? Lubi bed. Co? Daj na trzecie miejsce dziewiątkę. Teraz dziesiątka. O ku, o fu! Jak to śmierdzi? Może trochę tego markera tam włożyłam, wiesz? Nie. Bo zobacz, jest trochę czarno. Kranuwa 100%. Numer 10 to jest kranuwa ostatnia, daje. Ale śmierdzi. Lecimy dalej. Numer 11 teraz. Krzusiłem się. Ta jedenastka smakuje jak nic. Mogę te z wódki. Zrobisz kiedyś te z wódki? Mogę. O, to ci kupimy 20 setek i jeszcze studiowałam. I potem test drzygania, na jaki kolor? No co? Monia, było ci widać majtki jak siadałaś. Tak. Fajne, ładne, za ile jest sprzedać selfie? Stamtąd rasę sprzedaj mi pants. Nie wiem, ta jedenastka jest taka średnia, pomiędzy dwójka a ósemkę ją wsadzam. Serio. Nie mam niebieskiej karty już. Monia wie zresztą. Monia oglądała te wszystkie streamy. W sensie powtórki. I nie byłaś zadowolona, co? Nie byłam. A boli? Trochę. Co? Co ja ci robię? You bully. Nie, nic nie robię. Farmazony. Mitomanka jest. 13. Te wody, już od czterech wód cały czas to samo czuję. O! Jak tak się robi językiem, to więcej czuć. Dam mi ją na drugie miejsce, bo jest dobra. Piątka na drugie. Trzynastka na drugie miejsce. Dobra. 12. Czy dostałem pozwolenie na Tindera? Tak, ale nie na swoich zdjęciach. Dostałem, no, nie? No, ale nie na twoje zdjęcia. No, także będzie Tinder. Bo nie chcę, żeby jakakolwiek już myślała, że masz Tindera. Nawet jak... No, nie. No, tylko tak nie. O, ta 12 jest niedobra. Dam ją na przedostatnie miejsce. No co? Zapali i wbiję, nie? Dobra, 14, ostatnia. No na jej zdjęcia tam z tego Tindera? Nie, lepiej nie. Przemek, kiedy zrobisz przedłużane z Monią? Jest będzie przedłużony w te wakacje. Przez miesiąc albo dłużej będziesz grzecznie spał z rączkami na kołdrze koło takiej gorącej laski. A gdzie będę spał wtedy? Na kanapie? No co? Czy ty na kanapie? Zapalę i wpiję, nie? Ale moje drugie mieszkanie. Simon, opowiedz mi, jak pokazywałeś moją długą kierunku tasek, że zanegna jesteś, uciekaj z balkonu przed nim. Naprawdę, kiedyś pokazałem z tymi gejowi k***a. Bo przyszedł na przedłużany i mu pokazałem obrzydzonego k***a. Do pokazania, więc... No, a jakoś gej był zachwycony. 14. Jeszcze jest ta czarna. No ta czarna to jest. O! Ta jest taka bardzo gładka. Spotkałam się z rodzicami, bo rodzice mieszkają w Kanadzie dalej, więc... Porównanie z piątką? Nie. 14 jest najlepsza według mnie. Proszę. Dobra, i ta czarna teraz, tak? Nie pachnie w ogóle nic. Zobaczcie, tak wygląda ta czarna woda. Próbuję. Taki słodkawy posmak ma. Słodkawy, ale bym to dał tak, nie wiem, na środek. Bo nie była ani zła, ani dobra. Dobra, wpiszę to do Ej, do tego właśnie wrzuciłam troszkę wódki. Co? Do tej 14. Nie, bo... jest na numer 1. Słuchaj, ja bym wódkę z daleka, akurat ja to bym rozpoznał wódkę z daleka. A, numer 1 jest dobra, ten dziecięca woda. Co? Numer 1 jest ta dziecięca? No to k***a, kac. Dziecięca jest k***a najlepsza, no i od dzisiaj piję tą wodę. Potem jest numer 5. O, zobacz, Fidzi dałem na drugą. Czyli jednak może coś w niej być. Moja ulubiona. Anczowianka na trzecim. A ja mówiłem, że moja ulubiona jest Evian, nie? A Evian k***a jest na samym końcu, 2-4. Kranówkę k***a dałem... Nie, no to jest niemożliwe. Jakim cudem k***a kranówkę dałem na 11? To która tak śmierdziała? To 10 tak śmierdziała, co to jest? Sudety plus? Serio? Nie spodziewałem się tego. Numer 1 Kids Junior plus. Druga Fidzi, trzecia na Łęczowianka. Czyli najlepiej by się opłacało pić tą, woda Carrefour Źródlana, bo jest najtańsza i na piątym miejscu. Rodowita na czwartym, Carrefour Źródlana na piątym, na szóstym Żywiec Zdrój, obrzydliwa woda, nie wiem dlaczego ją tu dałem. Jurajska na siódmym, Alkalia na ósmym, przecież teraz czuję, że taka dziwna, a wcześniej nie czułem. Evian na dziesiątym, to jestem... Nie no, muszę jeszcze raz je spróbować. Z tej butelki Evian się pije, to lepiej smakuje chyba po prostu. Kranówka na jedenastym, to mnie mega dziwiło, myślałem, że rozpoznam od razu kranówę. Czyli zobaczcie, kranuwa jest lepsza niż Cisowianka, Ostromeska, Kinga Pienińska i Sudety Plus. To chyba najbardziej się opłaca pić wodę z kranu. Nie.
A może kupimy taki ten... Nie, ty masz tą britę do destylowania. To... No nie widać, żeby to rosło. A możesz sam wysyć? No. Trzeba wodę wyleć z klimy. 10 litrów. Więc no nie urosło to za bardzo, panowie. Ej, fajne wyszły te bułeczki. Urosną jeszcze. Czekaj, tutaj. Trochę siraczy. Trochę majonez. Kurde, dużo wyjdzie tego sosu. Majonez to wiadomo krylecki. Jak ktoś je inny, to puchnijcie się w łeb. Musztardy niedużo. Ale ostry nóż. Tak pokrojone ogórki są lepsze, bo jak masz jednego, to on przyciska na mięso i wylatuje sok z tego mięsa. A jeszcze pomidorek będzie. Tyk. Trochę sosu sojowego. I trochę sosu Worcestershire. Trochę tego sosiku, on jest bardzo dobry. I pasuje do mięsa. Mięso 20% tłuszczu, tłuściutkę. I też musi dostać temperatury pokojowej, bo inaczej się nie będzie dobrze smażyło. Będzie z zewnątrz będzie dobry, a w środku będzie surowy. Nie trzeba tu oleju dodawać ani nic, bo same mięsko jest tłuste i się... Zaczynam piec te bułki. Tak wyglądają przed i zobaczycie niedługo po. Dobra, dmucham do sąsiada. Mówiliście, że nie urosną? Zobacz, co się dzieje. Jak rosną. Dziękuję bardzo. Dobra, tyle starczy tego bekonu, to sobie zostawię. Proszę państwa, co tu się dzieje? Jakie z***iste wychodzą. Tak, to jest ryżowar. Jak ktoś nie ma, to polecam. Zajebista rzecz, idealnie ryż gotuje. Nie marnujesz czasu na patrzenie, czy dochodzi w garnku. Zajebista jest. Kosztowanie chyba ze 150 zł, a robi ryż do sushi, do wszystkiego ryż robi. Tylko krypto na razie gram. A dobrze mi idzie ostatnio. Będą równe? Będą mniej więcej równe. Na dźwigni 20, więc 10% dla mnie to jest mało. Ja zazwyczaj tak robię. No teraz robię tych procentów. No mam jedną pozycję, tylko BTC USD. Patrzcie, jakie ładne wyszły. A! Chyba kajzerki? No nie. Ale mięciutkie. Dobra, niech one muszą trochę odpocząć, tak i tak. Kupiłem ser cheddar. Monika mówiła, że taki się je w Kanadzie. Skupiliśmy taki. Dobra. No no musi być konkretny kotlet, nie? Monika dzisiaj na to powiedziała szufelka. Daję to tak. Ten tłuszcz się prawie nie wytopił z tego. Wody kapnij. Dobra. Zrobi się parę i się stary szybciej stopi. O. Dobra, ser już się roztopił. Już wystarczy. Wezmę tą mniejszą, zobaczę. No będzie problem z oderwaniem tego. Trzeba to nożem chyba oderwać. Albo jakąś szpatułką właśnie. O kurwa. No dobra. Takie ciepłe nie powinno się w sumie przekrajać. O, taka jest w środku. Mhm. No bardzo dobra. Wyszła. Jeszcze troszeczkę. Co? To mięso jest surowe w środku. Nie. Nie medium rare. Po prostu są kurwa grube skurwiele i są surowe. Nie są surowe. Straczki na łonie zapaści. Dobra, starczy. Nie, no elegancko się kroją. Tłuste? No i ch**y, mają być tłuste. Dobra, smarujemy. Musi być dużo sosiku. Tak, ogóreczka. I pomidorek. Jeden pomidorek wystarczy. Bekonik. I z drugiej strony też sosikiem posmarować. I czapeczkę. Cyk, ale zobacz jak ładnie wygląda. Zajebiście wyszedł. Taste check tu będzie robiony. Dobra, próbuj, Monika. Jesteś na dywanie? Nie tak. Nie dam rady to ugryźć. Dasz radę. No. Tak wygląda. Sos bardzo dobry. Brzydko jem, biorę to. Brzydko jem? No, dobra. Pójdzie wyrzucić, mogę się założyć. Pójdzie wyrzucić, na 100%. Co? Bardzo dobre. Bardzo dobre. Ile na 10? Ostatnio jak robiłem burgery, to ile oceniałaś? Oceniałam 7, a teraz 9. O, no widzicie, dziękuję bardzo. No co? Zapalę i wypiję, nie? Jest w wysoki, więc nie wiem jak ja go ugryzę i leci z niego. Zgniotę go sobie, tak? Patrzcie jak leci. Ale czego mi brakuje? Wiem, cebulkę można było skarmelizować. O. Nie no, co wyszło. Bulka za sucha. O, odezwała się. Bohaterka. Za sucha bułka. To zostaw, nie jest. Nie, nie, wiem. No jak pójdę sam z tym. Jest 8 na 10, jest naprawdę dobre.
tylko bułka się rozpada. I macie rację, bo w środku, patrz, w środku jest trochę surowego mięsa. Za gruby był ten kot, albo za skórkę go smażyłem. Ale ja takie lubię. Ja nawet tego steka rare jem, normalnie. Taką farbę zakupiłem. No bo siwieje. No i gdzie jest k***a złota, patrz. Głęboka czerń, widzisz? Deep black. To jest tylko jakiś oil. Staram się. To zajmie mi dużo. Zobacz, jaka jest forma. 98 na wadze. Monika chciała, żebym ja ogolił d***, bo chcę sprawdzić. No dobra, nie będę mówił. Okej, okay, czytaj go. Możesz. Ale ja nie dam się. Co? Odkręć tubkę z krajem koloryzującym 2 i usuń plastikową obręcz. Wow. Co? Siadaj tutaj sobie. Ona serio musi dużo znosić. Czy dużo znosisz? No. Co ty w ogóle gadasz? Wszystko wlewasz do miseczki. Okej. Okay. Jasne to jest. Wreszcie zrobi się mniejsze. A może jak zmieszam to się zrobi się mniejsze. Mhm. No i mieszaj to za pomocą pędzelka. Masz pędzelek? Nie. To jak my to kurwa zrobimy? No, nie powinno być pędzelkiem. No dobra, może być nie pędzelkiem przecież. To nie nakładaj tego tak dużo. No już zaraz spadnie. Po kolei. No może ten ręcznik był dobry pomysł. Jak skórę wypali? Nie wypali. Monia, weź go tak ulisz na fik***a, proszę, okej. Okay. Zrób mi czapeczkę foliową. Dobra. Nie, no trzeba tą folię, przecież ja widziałem, jak laski mają normalnie folię aluminiową na głowie, to trzeba. Dobra, dawaj szybko tą, mówię Jezu, ci. Dobra, czapeczka z antenką szybko. Teraz jest git. Tak? Fajnie? No. Nie mówię, żeby teraz sprzątała, bo jest ten, głośno jest. Siema. Siema, no. Co tam u ciebie słychać? A wszystko dobrze, co u ciebie? Wiesz co, maluję włosy. To się widzę. No, bo już miałem siwę, bo jestem starym dziadem. Ile masz lat? 24. A ty? O, to nie taki stary, ja mam 20. No to już ty trochę się starzejesz. Najlepsze są takie szesnasteczki. No, ale... Czy lubisz takie młode ciałko? No, ale ty takie też młode, masz... Młodsze niż młode. No wiadomo. Czego tutaj szukasz? Ogólnie Ome to jest... Mnie! No, już nie? Wiem. Już. No to już jestem. Czym się interesujesz? Jak masz na imię? Z jakiej jesteś miejscowości? Czuję się jak na rozmowie o pracę. No bo będziesz dla mnie pracować niedługo. Zakładam taką agencję na OnlyFansie i poszukuję dziewczyn, żeby dla mnie pracowały. Gwarantuję. Dobre zarobki, moją znajomość, zakwaterowanie, obiad raz dziennie tylko, bo żeby moje modeleszki wyglądały i no. No, słuchaj, piszę się, biorę kota w worku, tak to się mówi? O, to i widzisz, no i super. Dobra, to musisz teraz jeszcze powiedzieć, skąd jesteś. Skąd jestem? Jestem z okolic Katowic, słuchaj. No to fajnie. Musisz teraz zaprezentować się, dwa przysiady, pompeczka, skok i obrót 360 stopni. Ja tutaj zapiszę twoje wymiary i dodam cię do tajnej grupy z moimi dziewczynami. Dobra, zaprezentuj się najlepiej. I najlepiej jeszcze pokaż, jak chodzisz. Chód taki modelkowy. Ale poczekaj, bo ty mówiłeś serio? No. A ja myślałem, że wszyscy cały czas wkurzymy. Nie, no serio mówię przecież. A, to ja odpadam. Nie, no żartuję sobie, ale może się pokazać tak. No, ale tak to się nie pokazuje. Stary, nie wstanę, nie jestem w stanie. I'm not able to. Dobra, wstań na chwilkę i się pokaż, bo chcę zobaczyć. No to... zaprezentuj się. No nie da się prosić. Mówię, żebyś się zaprezentowała, nie da się prosić. To podaj Instagrama chociaż. Ej, a ty prowadzisz jakiegoś streama? Prowadzę streama malując włosy, no. Nie. No najprawdopodobniej tak, bo właśnie mój kolega napisał. No kurde. No to trochę się wie. Co nie wyrażam kody na opublikowanie mojego wizerunku. Dobrze, papa. Co ty masz na... O, co ty masz? Na głowie. Ja? Nie, no jest przegłos, nie będę. Siemka. Co tam porabiasz w ten niedzielny wieczorek? Ale masz falowane włosy. A tak z ciekawości, ile ważysz? A po co? Co potrzebujesz? Nie, widzę, że jesteś troszeczkę większa i po prostu pytam. A nie wiem, czy to tylko czy też dół jest taki obfity. Bez napinki pytanie. A ja to chyba... Jakaś jest iluzja, bo 46. O, to dobra waga. Pokażesz się? Cała? Nie. Od góry do dołu? No to nie. Wow. Siemka. Co tam na włosach się robi? Farba się maluje. Emo trochę. No, emo. Czemu emo?
No mam siwe włosy, to sobie maluję na czarno, bo mam czarne włosy i tak. Ile masz lat? Kolego. Co? 30 masz lat? Nie, no prawie, 28. Essa, zgadzam. Za młody, za młody. Za stary. Za młody, za stary. O. Co tam robisz? Ej, Szymek, pomyśl, czemu w instrukcji było podkreślone, że nie metalowa miska, a ty z amelinium na głowę XDD. Ile razy mam powtarzać, że tak się robi? Dobra, ja to wygoogluję. Widzisz? Tak normalnie się robi, tylko na rozjaśnianie. Widzisz? Aluminium jest okej. Okay. Nie metalowa, aluminium to jest coś innego. Aluminium jest okej. Okay. Masz specjalne folie tylko z aluminium. Co masz tutaj z aluminium spożywcze do kanapek i do włosów? A co to za różnica? Jest okej. Okay. Już teraz nie zdejmuję. Już kurwa miałem już kiedyś sobie włosy i robiłem tak samo i było wszystko normalnie. O. Cześć. Ja mam 14. Czy ty masz 14? W życiu mnie powiedział, że masz 14 lat. Co, ile masz? Ja mam 28. Jestem dwa razy starszy niż ty. Ile masz? 15, no. Dobra, idę, bo nie będę z dziećmi rozmawiał. Pali mnie łeb. Czuję normalnie, jak mnie pali łeb. Szymon, coś tu nie wiem. Dziwny ten kolor, to nie jest czarny. No dobra, no trzeba poczekać. 15 minut jeszcze. Dobra. Tak, rudy. Jesteś rudy. No, jakbym się miał farbować na rudo, to bym chciał, nie wiem, pewnie ze 20 tysięcy. Nie, to się wydaje, bo tam to białe było. Kupiłem farbę, na której jest głęboka czerń. To jak mogę być siwy? No zastanów się. Stawię cel? Nie. Ta restauracja, te Home Barbecue Korean Restaurant, to dostałem zaproszenie. O właśnie! Muszę wykorzystać to zaproszenie. Dostałem zaproszenie dla mnie i dla 5 osób, więc wezmę 5 widzów. Może Żula wezmę. Ale może zrobimy coś takiego, że wyjście do eleganckiej restauracji, zbiorę spod dworca 3 meneli i pójdziemy do eleganckiej restauracji z menelami, co? Może tak zrobimy. Panowie menele w restauracji. Dobra. To jest efektowne. Nie wpuszczą was? Jak to nie wpuszczą? Kupię im jakieś ubrania, żeby mieli, żeby nie śmierdzieli. Chuj, na myjnie menele. Zabiorę ich najpierw na myjnie. Tak, zrobię im zakupy. Pójdziemy do centrum handlowego i od razu to będzie renowacja Żula w jednym. Pójdziemy do centrum handlowego, zrobimy ich i im w ten zakupy. Potem na myjnie ich i karszerem, kurwa, ich umyjemy. Ręczniki tam jakieś im dam i ubierzemy ich w nowe ciuchy i pojedziemy do restauracji. Dzień z menelem. Zajebiste. Jak Ferrari z Nikitą, dokładnie. O, siema, Szycha. Widzieć Szymek w takim dobrym stanie po tylu latach śledzenia cię od Sahaha. Czajcie, że Szycha Live oglądał mnie, to jest jeden z moich pierwszych widzów, jak streamowałem na Twitchu dla 15 osób Counter-Strike'a i otwierałem jakieś te, w jakimś kasynku grałem w Counter-Strike'a na skiny. Miałem wtedy 15 widzów i pamiętam, że się witałem tak, jak ktoś dał followka, to dzięki za followka, czarna łapeczka dla ciebie. Powiedz mu Niki telefon, czekaj. Ale syf zostawił, muszę to sprzątać. Czekaj, muszę tą wodę znów wylać. I chodź do łazienki. Dobra. Okej. Okay. Ja mówiłam ci, że za długo! Nie. I mówiłam ci, że ten produkt nałożyłeś przedtem! Ja, oh my god, dlaczego mnie nigdy nie słuchasz? Ja To zejdzie. Bo to jest tylko ta farba taka. Przepraszam, to nie jest śmieszne. Oh my god! No! Pokaż mi to. O mój god! Zaraz się popatrzę! Ja jestem rudy. Mówiłam! Nie, widzowie mówili, że małolaty sobie robią takie żarty, że zmieniają farby w opakowaniu. Ale sprawdzałam, było czarny! Jak to czarne leci? Nie wiem. Kto robi? Jak kupiliśmy to? Co? Szamponem. Dobra, już! Staram to najpierw trochę się... Jak to możliwe? Jak ja to leję do oka? To mam brązowe. To był jakiś brązowy, kurwa. Ja śmieszne. Trzeba kupić farbę, jest, bo ja mam do starych fryzjera. A co masz? No to za wtorku będziesz musiał tak wyglądać. Nie. Dobra, czekaj, prawie zmyłam już. To tylko jeszcze raz szamponem zrobię. A skąd ja będę wiedział, że kupię farbę i nie będzie za mną? No właśnie, już nie. No nie. Tak jak mi kazałeś. Tak, ale mówiłam ci. A ty tego nie podmieniłaś czasami? Nie. Po co ja bym. Wiesz, ja chcę taki kolor włosów dla ciebie. Muszę teraz po mieście chodzić z takim rudym. Nawet nie jest taki ładny rudy. Ja mam boki tylko rudy, kurwa. I jak to się zwoną? Ja p***. Oh my god. Może wysusz suszarką? Nie, no rudy. Dobra, chodź. Czemu on? Rudy, 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 rudy.
Dobra, wyłącz tą muzykę. Ja. Bye, I'm out. Było miło, pierwszy i ostatni raz pewnie, pa. Nie dzwoń do twojej mamy. Kurwa, kolory nie dali, sam rozjaśniać. Nie, nie wiem właśnie jak to jest. Próbuję znaleźć jakieś pozytywy, ale nie ma. Oznaczę Carrefoura. Nie, nie weszło z reakcją farbą, ktoś musiał podmienić to. Albo może to było przez te od dermatologa. Tu nie ma nic napisane na tej buteleczce. A jest. Czekaj. Krem koloryzujący. Nie ma nic napisane. Tak jest napisane. Dwa. A czekaj, to nie jest numerek czasami. Tu jest 1-0, a tu jest 2. Czy tu jest 9-1 nawet napisane. 9-1. To jest. 9-1 to jest popielaty blond, patrzcie. A ja miałem 1-0. K***a. 3 miesiące dbam o włosy, chodzę do trychologa, chodzę do dermatologa, psikam na te włosy minoxidil codziennie, wydaję na to kupę pieniędzy i k***a kończę rudy. A tak dbałem o włosy, bo miałem problemy z włosami. Dzięki. Będzie okej. Okay. Dzięki. Będzie okej. Okay. No więc co teraz? Ładnie dalej. Ja już nie, nic nie maluję. Ja się sam przemaluję. Dobra, widzimy się jutro. Dobra, pa pa. Dzięki, że byliście. Nie mogę tego koloru, po prostu nie mogę.